Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy w filmowej relacji z Mistrzostw Polski w sprincie w klasach Laser i Laser 4-7 chłopców i dziewcząt. Mistrzostwa Polski w sprincie w odróżnieniu od klasycznych zawodów flotowych różnią się tym, że mamy tutaj bardzo krótkie, dynamiczne i szybkie wyścigi, których zwycięzca jest znany bezpośrednio po ostatnim wyścigu. Mamy go, Kacper Błaszczyk, mistrz Polski w klasie Laser Standard do lat 20. Na remisie wygrałeś, wiesz o tym? Wiem o tym, wiem. Strategia jaka była? Pierwsze dwa wyścigi dzisiaj chciałem jak najlepiej popłynąć, zobaczyć jak to będzie na ostatni wyścig. I w ostatnim wyścigu się okazało, że wygrywam jednym punktem z Wojtkiem. I zaczęła się walka, nie? Jeden na jednego w trakcie wyścigu. On miał najgorsze piąte miejsce. Więc musiał przyjechać właśnie na tym piątym miejscu, a ja miejsce za nim, żeby wygrać to. I na zakończenie przedstawiam Wam świeżo upieczonych mistrzów Polski w sprincie w Laserze 4-7. Laura Schulz i Leon Gniadek. Leon, wygrałeś z dużą przewagą. Tak, 7 punktów. Czyli na luzie. Zdecydowanie. Zero spiny? Nie. Ostatniego wyścigu już nie musiałem płynąć. No brawo. A Laser 4-7 dziewcząt? U mnie było trochę ciężej, musiałam jednak trochę dać więcej od siebie, bo wygrałam tylko z przewagą 4 punktów. Ale no, szukałam różnych rozwiązań na wodzie i no, kombinowałam i udało się tutaj pierwsze miejsce wygrać.